Epilog. Ja Andrzeja po prostu lubiłam i po ludzku lubię dalej, choć prezydentem Andrzej jest słabym, bardzo słabym, dla mnie nawet szokująco słabym. Miał swoją wielką szansę, roztrwonił ją, ale a dla mnie najgorsze jest to, że celem okazało się tylko stanowisko. Dla niego pozwolił na totalny rozpierdol Polski. Tak, lubię... no dosadnie. Pani redaktor, ja powiem kolejny raz tak. Lubię, bo przeprowadziłam, no nie przeprowadziłam, tak, tylko korespondowałam z nim, więc jest to jakiś człowiek, z którym coś tam bliskiego mnie łączyło, choćby te rozmowy, tak? Jako człowieka ja mogę powiedzieć, że go lubię. Ja się nie wypieram osób, jak gadają, nie wiem, najróżniejsze, no na tym polega po prostu jakaś sympatia, jakaś życzliwość. Jeżeli się człowieka jakiegoś lubi, tak, no to nawet jak on gada różne głupoty, no to się człowiek nie wypiera tego, no to niech on sobie gada, tak? Co, no nie, że przepraszam, no na takim stanowisku nie powinien takich głupot gadać, oczywiście. To tak? Prawda. Takich kocopołów, jak on gada, nie powinien gadać. Także no na pewno, ale no mówię, ja mówię tylko o tym jako człowieka, jako Andrzeja Dudę, tak? Mhm. Natomiast no jako prezydent, no to jest zatrważające, co on wyprawia i co on gada i co on za kocopoły opowiada i po prostu w tą narrację, którą wszedł. Ja w ogóle, jak go poznałam, no to jak z nim korespondowałam, to... No to nawet w tych prywatnych rozmowach jakby on podkreślał, że on żadnym ortodoksem nie jest. Nawet w kontekście tam Staszka Pięty było, tak? Że on żadnym ortodoksem nie jest. Zresztą w PiS-ie on jest niecierpiany też za to, jakby, że nieszanowany i w ogóle tak, że on tym ortodoksem, tym oszołomem takim nacjonalistycznym jakimś kompletnie, ja mówię o czasach 2017, że nie jest, czy że gdzieś tam próbował odpłynąć im bardziej do centrum, tak? On za to po prostu był rugany. Ja byłam świadkiem, naprawdę, pani redaktor, ja byłam świadkiem wielokrotnie, jak prezydent w swoich kręgach był po prostu rugany, szmacony, nieszanowany. I to głównie chodziło o to właśnie, że on nie był takim twardym betonem. Być może on z tych powodów właśnie jako jakiś koniunkturalista tak przeliczył sobie i być może z tych powodów wszedł po prostu w tą narrację takiego rzucaną do tego betonu pisowskiego. No mi się to bardzo nie podoba. Ja jak już mówiłam w 2020 roku nie byłam w stanie na niego zagłosować jako na prezydenta. Nie byłam. Po tym, co on gadał, po tym, co była kampania, się rozpoczęła przecież tam w lutym chyba, w tej narracji narzuconej, w tych przekazanych miliardach na tą telewizję polską, która szczuła dzień i noc, która po prostu dojeżdżała na zlecenie ludzi. Przecież pani Magdalena Ogórek skazana, pan Ziemkiewicz skazany, potem uniewinnieni, ułaskawieni przez prezydenta. Jak on po prostu mógł w ogóle takie rzeczy zrobić, jak jemu się ręka nie zatrzęsła po prostu nad tym, z tym długopisem, że on mógł ich ułaskawić. No dzisiaj w ogóle też to, co oglądamy, tak, że on prowadzi kampanię z państwowych pieniędzy, jest prowadzona kampania pana Kolarskiego przecież i pan Kolarski prawie w podskokach, w skowronkach, no czegoś takiego nie było, to jest straszne i to jest zatrważające na to patrzeć. Prawda, niestety. Pan ma Mastalerek następny, dzisiaj rano o 7.30 przecież już tam jakiś przyczynek do, nie wiem, czy do kampanii prezydenckiej, czy co, no już tam powiedział, tak? Że namawiają go, żeby kandydował na prezydenta. Wie pani, być może to tylko tak rzucone po to, żeby rzucone na przeniesienie dalej, tak? Żeby jakaś tam debata, dyskusja nad tym była, być może to tylko po prostu tak rzucone. No ale jednak obrzydliwie się tego słucha. Bo następna osoba też z Towarzystwa Prezydenta, no robi już po prostu karierę na jego plecach, gdzieś tam ma jakiś, nie, ja nie wiem, co Mastalerkowi się marzy, czy on jest, będzie bobem budowniczym po prostu tej prawicy post po Kaczyńskim, tak?
czy na plecach po prostu, czy może mu się marzy, że na popularności Andrzeja Dudy, na tej popularności mam na myśli także na tym, w tym betonie pisowskim na prawicy, no jednak utrzymuje cały czas w sondażach tą wysoką pozycję, więc może mu się po prostu też gdzieś tam roi w głowie, że jakby ujedzie na tej popularności Andrzeja Dudy, że będzie jakby jego kandydatem, no ale to no nie wiem, czy to wyjdzie, tak, bo bez poparcia PiSu, bez poparcia Kaczyńskiego, no to nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, aczkolwiek no patrząc na Andrzeja Dudę, który został prezydentem, no to może to jest, nie jest niemożliwe, tak? No ale jednak z poparciem PiSu dostałam, a Mastalerka PiS nie poprze. Właśnie, no ale jednak z poparciem PiSu w 2020 roku też przecież, no bo mówię, też się na żadną autonomię nie porwał, tylko wrócił po prostu na skróconej smyczy z podkulonym ogonem do PiSu i do tego najtwardszego betonu. Ta cała narracja, te miliardy przekazane na telewizję polską. Mnie, przyznam szczerze, że decyzja, że nie będę głosowała na Andrzeja Dudę w 2020 zapadła po tym, jak usłyszałam z telewizji, że telewizja dostaje miliardy, bo ma swoje jakieś zasługi w szerzeniu... No jakoś szerzeniu, no bo oni twierdzili, że to było wszystko pluralistyczne i szerzą dobro oczywiście, prawda? Na raka, żeby się badali, o, tak tam. Aha, na czyli tam profilaktykę taką, tak? Padły takie słowa. No tak. Było tam, był pomysł, żeby te pieniądze były przeznaczone na leczenie raka u dzieci, a zostały przekazane na telewizję publiczną, to prawda. Tak sobie myślę, bo pani poznała też w trakcie tej swojej bytności w Prawie i Sprawiedliwości posłanki. Znaczy, mowa jest między innymi o Jolancie Szczypińskiej, ale rozumiem, że pani poznała kobiety, które były posłankami z ramienia PiSu. I czy one były traktowane w taki sam sposób, taki przedmiotowy przez... Nie, pani redaktor, wyjdźmy z tego, bo nie poznałam. Okay. Znaczy, pani Jolanta... Pani Jola, no tutaj ten krąg gdyński, ten okręg tutaj pomorski, no naturalnie znałam, tak, bo to był mój okręg, tak jak mówię, ja do PiSu gdzieś tam w wieku 18 lat już tam przy nich byłam, tak, ja powtarzam bo to były czasy, w których ja już to mówiłam w wywiadzie, w których nie było tak jakby tej deklaracji jeszcze takiej pisemnej, tylko to było bardziej tak, że jesteś sympatykiem, że zaczynasz przychodzić, te gdzieś pisma, deklaracje się pojawiły później. Natomiast normalnie byłam, ta narrację, odkłam tą narrację, że nie byłam, bo byłam. Po prostu oni kłamali, że nie byłam, że nie było gdzieś tam mojej, że jakąś wolontariuszką byłam, czy z doskoku kimś byłam. No nie, byłam normalnie po prostu jako członek partii, tak, i wszystkich tutaj z tego okręgu oczywiście kojarzę. Jolanta Szczypińska, no jak żyła, no to faktycznie też bardzo dobrze, bo no każdorazowo gdzieś ona, no to też taka wyrazista postać była, nie? A jeszcze powiem, że łączyło nas miłość do zwierząt i miłość do kotów tym bardziej, więc no tak. Tam za mną takie zwinięte, białe, to kotek. Nie widzę, to daleko. Daleko jest. Bo chciałabym, żeby pani opowiedziała taką tą historię, kiedy kazano pani... No ja nie wiem, protestować, naciskać na Adama Bodnara, żeby przestał być rzecznikiem praw obywatelskich. Pani i koleżanka, ustawiono panie jak takie, no dwie właśnie, ja wiem, maskotki czy pacynki przed siedzibą rzecznika praw obywatelskich i musiały panie z transparentem stać i krzyczeć do Bodnara, że powinien się podać do dymisji, bo nie jest człowiekiem honorowym i nie zasłużył na to stanowisko. Jak to w ogóle wyglądało? To znaczy poseł Pięta wymyślił sam tę akcję, czy to była jakaś akcja partyjna? Ja przede wszystkim tutaj już wcześniej to mówiłam na kontach, tak, natomiast no przede wszystkim to chciałabym przeprosić pana profesora Adama Bodnara za ten debilizm, natomiast no faktycznie zostałyśmy wystawione tam. To było wszystko narzucone, wszystko wymyślone przez PiS, przez Piętę. Wszystko z góry ustawione, dziennikarze po prostu ustawieni, podrzuceni specjalnie z Republiki, oczywiście
No, w zasadzie to miałam nawet dziennikarzy na posyłkę taką, że po prostu dziennikarz mi tam robił za łącznika, który odebrał mnie z dworca i pieniądze od pięty przekazał, żebym sobie tam coś kupiła, jakieś coś drobnego, czy do jedzenia, czy tam na jakieś wydatki, jak mnie ulokował jeszcze, dodajmy, w hotelu. W hotelu to był hotel, pani redaktor, hotel wojskowy to był, jak się potem okazało. Tak, tak, bo z dziennikarzami tam potem ze znajomym, jak rozmawiałam, tak to podałam lokalizację i z opisu on doszedł do tego, gdzie ja byłam. Bo ja na końcu świata, ja wiem, gdzie to jest. Na radiowej. Tak, wie pani co, no bo ja tam, no przecież no aż tak to ja tam, nie wiem, nie robiłam od razu zdjęć, że gdzie to ja jestem, tak, ale potem potrafiłam, ja mam w ogóle taką pamięć rejestratorską, ja to nazywam, bardzo, bardzo, naprawdę, ze szczegółami potrafię po prostu zapamiętać wszystko. Dodam, że chciałam być gliną po prostu, jeszcze w młodych czasach, na pierwszym roku studiów. Nawet przechodziłam tam te testy, ten nabór w Słupsku. Także no mam pamięć naprawdę taką rejestratorską. U mnie w domu po prostu też, a propos tej książki, no że po prostu pełno karteluszek, pełno kartek przypiętych, pełno zdjęć, mapy wręcz całe, gdzie to po prostu, ja mówię, ja to po prostu i zapamiętuję i na jakichś kartkach nawet hasła sobie potrafię zapisać, jakieś hasło. I ja po tym haśle potrafię po 6 latach gdzieś tam dojść do czego, co to tam było na przykład, tak? Pięta to wszystko nagrał. Natomiast to było, no myślę, że nie tylko przez Piętę, tylko w ogóle przez PiS inspirowane, bo potem jak on to zrealizował, to on potem taki dumny po prostu, jak gdzieś poszliśmy na kolację, nam pokazywał to, patrzcie dziewczyny, super, super, wszyscy was chwalą tutaj. Znaczy wszyscy, konkretnie Telewizja Republika, tak? Tak, tak, i PiS, i cały PiS, i cała psychoprawica po prostu, nie? Wszystko było nagrane, wszystko. Gdzie mamy stać, gdzie, jak to Pięta powiedział, wyczajcie, gdzie ma stać wasza ochrona, w cudzysłowie, już nie wiem, dziennikarze chyba na posyłki. No to była, to nie żadna moja koleżanka, to była też z Forum Młodych PiS dziewczyna od Pięty podrzucona po prostu z jego tam terenu, więc jakaś tam, no przez niego też poinstruowana. No i faktycznie myśmy tam wystawały i wstyd mi niezmiernie przyznać, tak, bo tam urzędnicy wchodzili i no stałam, faktycznie tam stałam. I tak jak mówię, przepraszałam już za to profesora Bodnara. Opisałam też w książce więcej tych różnych ustawek, bo było w sensie nie, że ja w nich brałam udział, ale po prostu opisałam ten cały schemat, ten cały mechanizm tych ustawek, że tych dziennikarskich prowokacji. Pani redaktor, zapraszam jeszcze na mojej tablicy, jest, ja wrzucałam gdzieś tam, pani odnajdzie, tak, taką wrzutkę świętej pamięci Pawła Adamowicza, bo to też ja znalazłam po jakimś czasie. On wrzucił post na swojego Facebooka, na swój timeline, że w 4 dni po wybuchu afery z Piętą, tej medialnej, tego medialnego szumu, 6 chyba czerwca bodajże 2018, wrzucił, jak on z rana miał wjazd pisowców, Horałę i tam jeszcze dwóch, że wjechali po prostu do urzędu razem z ustawioną telewizją, z TVP, wjechali po prostu robić dym, robić sztuczną... No sztuczny dym, powiedzmy, tak, czyli zacierać tą aferę Pięty, zacierać tą aferę wizerunkową PiS, próbowali po prostu zrobić jakiś sztuczny dym takimi prowokacjami. I to nie było naprawdę raz, bo ja od swoich tutaj, tu w tym lokalnym PiS gdyńskim, w pomorskim, no wielokrotnie naprawdę były tego typu akcje, że jakaś tam właśnie, czy przez Rachonia... Te jego castingi organizowane do telewizji, no właśnie w ten sposób to się odbywało i tam trafiały naprawdę ludzie do tej telewizji, trafiali ludzie nie ze względu na swoje kompetencje, tylko po prostu ze względu na swój brak zahamowań i faktycznie to, że im się powie i oni to wykonają po prostu to, co mają.
jakieś takie prowokacyjne zlecenia? Panie tam stały cały dzień, od 8 do 16 zdaje się. Nie miały panie wrażenia, że no, pięta robi z was wariatki? Wie pani co, ja nie wiem. Ja w ogóle miałam wrażenie tak, że w ogóle po prostu różne wariata tam, że to się w ogóle, to jest w ogóle jakiś lot nad kukułczym gniazdem. Natomiast to było lato, było strasznie upalnie. Ja tam byłam tym tak zainteresowana, jak zeszłorocznym śniegiem, wie pani. Ja sobie po prostu tam skoczyłam sobie po kawę i generalnie no po prostu dostałyśmy do końca tego dnia gdzieś tam, no może nie cały dzień, czy tam do 16. W ogóle nie było żadnego zainteresowania. Gdyby nie było dziennikarzy podrzuconych, to nie byłoby kompletnie żadnego zainteresowania. W szczycie wakacji prawie. Kogo to obchodziło? No nikogo to nie obchodziło, natomiast to się niosło, tak? Bo potem oni nagrali w Republice, na tą psychą prawicę wrzucili po prostu te wrzuty, latały tam i oczywiście na Twitterze, tam Twitter grzał temat przez jeszcze nie wiadomo jaki czas. Także no na pewno w taki sposób można wyrządzić krzywdę wybranym ludziom i oni to robili. Oni wyrządzali ludziom krzywdę takimi prowokacyjnymi ustawkami strasznymi i po prostu dojeżdżali kogoś na zlecenie, na wybraną osobę, wybranego czy dziennikarza, czy jakiegoś urzędnika, czy polityka. Ten, kto był niewygodny, po prostu inspirowali do ataków. No pani zdaje się, że też przeszła przez taką, no powiedziałabym, ścieżkę zdrowia. Był na panią duży atak po aferze z piętą. To się na pani zdrowiu odbiło. Teraz się zastanawiam, czy pani się nie boi w tej chwili. Po tym, jak pani napisała książkę i jak pani dała wyraźnie do zrozumienia, że wie dużo i dużo rzeczy może powiedzieć. Wie pani co, teraz już myślę, że nie. No na pewno ja nie będę tego ukrywała i mogę to powiedzieć prosto, tak, że gdyby oni byli przy władzy w tej chwili, gdyby to było tak, że oni by mieli telewizję publiczną w ich rękach, że Kamiński by dalej był w służbach, Wąsik by dalej był, gdyby ci ludzie wszyscy, Ziobro by dalej był, tak, gdyby ci wszyscy ludzie mieli to wszystko, co mieli, takie narzędzia, to pani redaktor, bałabym się nie tylko psychicznie, ale bałabym się fizycznie. No właśnie o tym mówię. Trudno, żebym się nie bała, wie pani, ja rozmawiam z różnymi naprawdę ludźmi, z ludźmi też bardzo kompetentnymi, bardzo różnych fachowców mam w środowisku, tak, i naprawdę nawet te osoby kompetentne w różnej tam, z różnych dziedzin wiedzy, wprost po prostu mówią, nie? No, że też by się bały, że oni, poza tym, no ja nawet takie sygnały, czy wcześniej tam, nawet w tym 2016 roku, 2017, no miałam wręcz sygnały, ja nie będę tutaj mówiła, teraz wymieniała po imieniu, ale to nawet nie była jedna osoba, tylko parę, tak, że są skłonni zabić, no, że to nie jest tylko psychiczne dojeżdżanie, że to nie jest tylko psychiczne, ale... No psychiczne, wie pani, bo psychicznie też można człowieka dojechać tak, żeby... No zabić, pewnie, tak? No, ten trolling, no, który się odbywa w internecie. Życie, czy nie wytrzymać, więc no psychiczne to też przecież tak samo działa dokładnie, albo może nawet mocniej. Może nawet słowo ma jeszcze większą moc. Natomiast no mniej się pewnie boję, tak? Pewnie się mniej boję, bo gdyby oni byli u władzy, no to może, nie wiem, o 6 rano może by od razu wjechali, po prostu mi do domu wysłali i zabrali czy komputer, czy sprzęt. Przecież ja taką sytuację przeżyłam, no może nie, że fizycznie, że zabrali, ale wjechali mi po prostu na mój sprzęt, na telefony, na portale społecznościowe, tym Pegasusem czy jakimś innym, wjechali po prostu, nie? Te telefony były nawet nie do odzyskania, ja straciłam dwa aparaty, bo one po prostu zaczęły po chińsku gadać, po chińsku wypisywać i nie dało się ich uruchomić, one były tak jakby do wanny wpadły, więc...
No tak. I zastraszali, zastraszali ludzi, nie tylko zastraszali mnie, bo zastraszali też moje otoczenie. To, No to nie było właśnie. tylko, to nie było tylko, że oni po prostu mnie tam próbują dojeżdżać, że oni, że te farmy troli na mnie po prostu wsiadły, czy na moją rodzinę, na mój dom, po prostu jeszcze ludzi otoczenie mi zastraszały. Jak ja wykonywałam jakieś połączenia telefoniczne, to potrafili po prostu za chwilę dzwonić panowie i dowiadywać się, kim dla mnie ta osoba jest, i jakieś wywiady przeprowadzać. To nie są, że ja sobie wyssałam z palca, bo to po prostu osoby mnie informowały. Słuchaj, weź do mnie nie dzwoń, czy weź do mnie nie przychodź, bo zaraz dzwonią. Czy jakieś No, po prostu tak. szumy te osoby miały, że też wsiadali na te telefony, na konta. To nie pani jedna, bo podobne rzeczy opowiadał mi Kazimierz Marcinkiewicz. No, ale wie pani, jak się rozstał z PiS-em, to też miał właśnie takie no, ale przygody. Wie pani, to nie są absolutnie wymysły, bo mówię, ja tutaj mam naprawdę grono ludzi różnych, najróżniejszych. Czy i poza tym no, z dziennikarzami, z redaktorami innymi, jak mam tam kontakt, nawet była pani, no jeszcze wspomnijmy, pani redaktor Bożena Aksamit, zanim już świętej pamięci nie Gazety żyje. Wyborczej. Tak, natomiast jeszcze jak żyła, jak się z nią spotkałam, jak tam reportaż mieliśmy pisać, mieliśmy pracować nad reportażem, to ona wprost mówiła, że są na to dowody, są na to naprawdę, są na to dziennikarskie śledztwa, są dowody i to zresztą wypływa cały czas teraz i będzie wypływać, tak? Będą się pojawiać różni kolejni sygnaliści i pewnie także to nie są jakieś z mchu i paproci urojenia. Pani w książce też pewne rzeczy porusza, ale tam są trochę niedopowiedziane. Na przykład sprawa procesu, w którym występował pan Horała, bo o to chciałam zapytać, żeby wrócić do wątku Horały. To był proces, który pani wytoczyła komu? Ja wytoczyłam w 2018 roku po wybuchu afery z Piętą trzem wydawnictwom i nie tylko, bo jeszcze Krystynie Pawłowicz też wytoczyłam. Wytoczyłam im procesy za zniesławienie. No i właśnie pan Pięta, którego znała pani, zna pani od dawna, jeszcze właśnie z czasów gdyńskich, czyli Pomorskiego pan Koła. Horała chyba, tak? Przepraszam, pan Horała, oczywiście, że chodziło mi o Marcina Horałę. On zeznawał przeciwko pani, mimo że pani w tej książce podkreśla, że uważała go za przyjaciela. No tak, bo tak było. Tak było, że ja go przez lata uważałam faktycznie za osobę, nie wiem czy przyjaciel, może za duże słowo, no ale na pewno za kolegę, na pewno bym się nie spodziewała czegoś takiego, bo ja nigdy w życiu o nim, mówię wcześniej w tych latach, dopóki po prostu nie wiedziałam, że on się okaże taką parszywą osobą, nie wypowiadałam się na jego temat źle, wręcz przeciwnie, pani redaktor, ja zabiegałam no, żeby to nie zabrzmiało też, że ja zabiegałam, czyli nie wiem, czyli weszłam gdzieś tam ubrana na salony i tak zabiegałam, tak, żeby to po prostu w ten sposób nie wybrzmiało. Natomiast na miarę tych moich możliwości, tych kontaktów, które miałam, a miałam naprawdę szerokie kontakty z tymi wszystkimi osobami, z prezydentem, czy tam z jakimiś, nie wiem, generałami, z osobami najróżniejszymi, tak, to w miarę tych moich możliwości, jak tam były jakieś rozmowy, czy tam właśnie, czy z wojewodą, czy tam nawet, mówię, próbowałam nawiązać i kontakt z Brudzińskim, gdzieś jemu coś powiedzieć, tak, to sugerowałam, że ja wtedy tak sugerowałam, bo tak myślałam i w to wierzyłam, że Horała jest uczciwy, ciężko pracuje na swój sukces i że może jemu oddać pomoże. Naprawdę złego słowa na niego nigdy nie mówiłam. I zabiegałam nawet o to, żeby jemu oddali pomoże, oni potem mu oddali to pomoże. Ja nie mówię, ja sobie nie chcę jakichś zasług robić, że to jest moja zasługa, że jemu to pomoże oddali. Ale być może były osoby oprócz mnie, które też sygnalizowały, tak, że bo wcześniej był Śniadek tutaj lider. I Śniadkowi zostało to zabrane, bo niestety były na niego różne donosy, różne rzeczy. I zostało to pomoże po prostu w rękach Chorały, także naprawdę przez wszystkie lata jego jakiejś tej kariery politycznej w 2004 on był nikim, pani redaktor, on był nikim, on ja tutaj, przez całą drogę polityczną
Ja jego drogę doskonale znam, bo zaczynaliśmy z tej samej jakby stopy, że tak powiem, w tym samym stowarzyszeniu. W tym samym punkcie. W tym samym punkcie, w tym samym kręgu. No on jest trochę starszy, tak, więc szybciej tam miał studia skończone i tak dalej. Ale w 2004 mamy zdjęcie, jak on stoi, ramię w ramię stoimy i w kampanii 2005 ja brałam udział i on brał udział. Natomiast przez następne lata, w 2014, jak startował na prezydenta właśnie, to też mnie tam z łóżka mnie wyciągał na kotki i na różne inne tam emotki, żebym z łóżka wyszła w niedzielę rano i zagłosowała. Naprawdę, no najróżniejszymi takimi obrzydliwymi, parszywymi sposobami, jak już teraz widzę, są po prostu szujami kłamliwymi, że mówię, że stosują takie metody, że niby się przyjaźnimy, że niby to jest jakieś koleżeństwo, tu na kotka, tam na serduszko, a okazuje się po prostu potem co, okazało się, jaką jest osobą, tylko to o nim świadczy, tak? Przez wszystkie lata ja go wspierałam, wieszałam jego plakaty, zabiegałam, żeby, nie wiem, na płotach gdzieś wisiał, wrzucałam jego ulotki. No mówię, wydawało mi się, że się kumplujemy w jednym czasie, bo był też taki czas, w którym nawet ja z nim bliżej rozmawiałam, jakby większy kontakt mieliśmy na przykład niż z Arturem Dziamborem, bo był taki moment, że nasze drogi się gdzieś tam rozjechały, że Artur Dziambor poszedł po prostu w swoją stronę, jakoś tam też tam w najróżniejszych tam przecież kręgach był, tak, i na chwilę było mi bliżej, po prostu jakby w tym PiSie, jak mówię, jak prezydenta wspierałam gdzieś tam, że z Chorałą rozmawialiśmy, a potem on zeznaje jako polityk, jako prawnik, wykorzystując może swoją wiedzę prawniczą, zeznaje przeciwko mnie, zeznaje takie bzdury, że ja byłam w samoobronie, że ja w ogóle w PiSie nie byłam, no to są po prostu kompletne kocopoły. I to jest. Czyli kłamał przed sądem. Kłamał przed sądem pod przysięgą, bo no to powinien też się ktoś tym zająć, tak? Bo są na to dowody, mówię, są na to zdjęcia. Kłamał, że nie byłam w PiSie, kłamał, że on sobie zasłaniał się niepamięcią. Jak to wszystko skonfrontować ze zdjęciami, ze świadkami, z kolegami, świadkowie koledzy, świadkowie, wie pani co, nawet się pojawiają osoby na Twitterze, bo przecież jak to mówią, świat jest mały. Oczywiście. I na tym Twitterze też są różni, już się pojawiają sygnaliści, jacyś koledzy nasi z tego kręgu, dawni koledzy sprzed 20 lat, którzy mi piszą: Iza, jak to on się nie pamięta, jak to on się zasłania niepamięcią, przecież 20 lat temu wyście byli razem. Różne tam jakieś akcje, czy nawet akcje WOŚP, do których on się na pewno teraz tam by nie przyznał, ale no najróżniejsze przecież, nie, no najróżniejsze. Przez cały ten okres, jak on jeszcze, jak był posłem, ale jak dopiero się rozkręcał, to jeszcze były też takie sytuacje, ja bym też mogła screeny pokazać, ale też no ile można tych screenów zarzucać, tak? Ale na przykład jak w rozmowie z Chorałą, na prywatnej rozmowie, rozmowa między nami tego typu, że jak ty to, on do mnie, jak ty to robisz, że ty się wkręcisz, jak ty to robisz, że ty gdzieś tam z ambony prawie wychodzisz, że ty gdzieś tam nie masz problemu, że nie wiem, że prezydenta zagadasz czy co tam, a ja nie mogę się dopchać, ja siedzę w ostatniej ławce, a moja żona Beata to w ogóle na krawężniku pod kościołem, bo nie ma miejsca. Jak ty to robisz? Ja mam takie screeny. Wie pani co, ja bym mogła tutaj, mówię, wydruk cały zrobić, po prostu też następny jakiś, tak jak tam pani ma książkę skserowaną, to ja bym mogła cały wydruk zrobić i do rana byśmy siedzieli, ja bym pokazywała te screeny i ze śmiechu by się po prostu nie pozbierał, ale no to pokazuje, jakimi są parszywymi i obrzydliwymi osobami i co pieniądze robią z człowiekiem. To znaczy pieniądze jakby, jeszcze podkreślmy, tak, że nie zmieniają człowieka, tylko po prostu wyciągają wszystko, co najgorsze. Co nas siedzi gdzieś tam głęboko w nas, tak, co często ukrywamy. W jakimś kontraście, tak. Te wszystkie przecież w książce, ja zachęcam, nie będę spoilerowała książki, ale te jego wypowiedzi, no nawet taką wypowiedź kiedyś też, to mówię, kolejne tutaj jakieś prywatne rozmowy między nami, że a co jak polityk, bo był też taki moment, taki czas, w którym ja tam w 2016 bodajże proponowałam jemu między innymi,
ale nie tylko jemu, bo i prezydentowi, no jakimś tam politykom PiS, no ale przede wszystkim, tak jak mówię, no w jakimś tam najbliższym swoim kręgu, czyli no na pewno Horale. I no chciałam też prezydenta do tego. Proponowałam, że załatwię reportaż taki nawet ze zdjęciami, tak, reportaż jakiś, z którym rozmawiałam z dziennikarzem z Danii. Był po prostu zainteresowany dziennikarz, reportaż z Danii, żeby zrobić o nich jakiś taki reportaż zagraniczny. I też proponowałam im to, zabiegałam, że może byśmy zrobili. No to usłyszałam, a co jak polityk, bo chodziło o to, żeby pokazać ich z takiej ludzkiej strony, tak? To usłyszałam od niego, a co jak polityk nie ma ludzkiej strony? No to wie pani, no to po prostu on sam siebie jakby tym pokazuje, tak? Taką wizytówkę sobie wystawia. No. Ja bym chciała zapytać jeszcze panią na koniec o ten wątek religijny, bo ta cała pisowska polityka podlana jest takim sosem wiary, religii, wartości najwyższych, patriotyzmu i tak dalej. To jak to u nich jest z tą wiarą, patriotyzmem i wartościami? No to ja już powiedziałam jak jest. No tak jest, że z Jasnej Góry po prostu zrobili na Jasną Górę, w czasie panowania PiS zjeżdżały się po prostu bojówki pisowskie. Także to miejsce gdzieś tam zatraciło swój sakralny, ja mówię za czasów PiS tylko, no tak. Oni na po prostu potworną skalę, uważam, obrzucili gnojem, już pomijając, abstrahując od tego, że Kościół sam powinien się oczyścić z tego szamba, to już pomijam, ale to, co zrobiło PiS z Kościołem, jak Kościół został upolityczniony, jak został uprzedmiotowiony, jak do tego doszło po prostu naprawdę, że z ambony padały różne hasła tak obrzydliwe, że człowiek wstawał i wychodził, bo nie chciał tego słuchać po prostu, bo ta narracja jak szła z miejsca sanktrum, tak, tych świętych miejsc, że oni sobie tam jeździli po prostu i wiece polityczne, tańce, nie tańce, bojówki pisowskie, no upolitycznili potwornie. No, to jest coś, czego myślę, że przez lata jeszcze się Kościół nie oczyści. Powinien się uderzyć w pierś i powinien tam naprawdę jakiś, nie wiem, rzecznik episkopatu po prostu faktycznie uderzyć się w piersi i przeprosić za to. Nie wiem, wie pani co, ja nie wiem, jak się do tego odnieść, bo ja powiem tak, nie jestem na pewno zwolenniczką, na pewno nie jestem zwolenniczką zdejmowania krzyży z jakiegokolwiek miejsca, nie jestem, bo sama mam w domu krzyż i nigdy bym go nie zdjęła i bardziej bym szła w tą narrację, że jak zdejmujesz krzyż, to potem może, nie wiem, to potem może ty upadniesz, czy nie wiem, jak to SLD chyba próbowało kiedyś zdjąć krzyż z Sejmu. I później w nocy był zakładany w któryś sposób. No ale koniec końców to SLD wyszło z Sejmu, tak? Czy tam stracili poparcie. Także no ja uważam, że krzyż jest święty i na pewno bym nie zdejmowała. Być może to jest jakieś znowu tutaj podchody pod jakiś elektorat taki, że ja mówię teraz o panu Trzaskowskim, tak, prezydencie Trzaskowskim, że to są jakieś podchody być może już na jakąś kampanię i na jakieś zdobycie poklasku na elektoracie tym bardziej lewicowym. Ja to rozumiem wszystko, bo mówię od wewnątrz, to wszystko obserwowałam, jak to działa, więc ja jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast to, co zrobili z Kościołem, no zrobili po prostu bagno. Naprawdę przyszli, przepraszam, ale przyszli i no nasrali nie tylko w Sejmie, nasrali w Pałacu Prezydenckim, jeszcze nasrali w Kościele, więc to jest w ogóle jakieś świętokradztwo, nie wiem, jakieś po prostu rzecz potworna i myślę, że Kościół naprawdę powinien się za to wziąć. Episkopat powinien to wziąć na klatę i przeprosić za to i dopiero potem po prostu może coś tam by się naprawiło, tak? Na pewno Kościół na tym stracił młodych ludzi, bo kto tam teraz zasiada w tym kościele? No tylko jacyś emeryci, jakiś beton pisowski, tak? No i tyle.
Tam więcej, no młodych ludzi Natomiast no raczej się tam nie uświadczy. Ja już mówiłam, tak? No mówię, no nie jestem, to w książce jest napisane i ja to powtarzam w wywiadach, nie jestem za zdejmowaniem krzyża. Natomiast oni z Bogiem na ustach cały czas śpiewają, tańczą, cały czas się na Boga powołują, cały czas na sztandarach jest Pan Bóg. Tak, i pod krzyżem, że tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem i tak dalej, ale co oni robią, pani redaktor, no co oni robią? Oni po prostu, no nie będę tutaj mówiła jakimś rynsztokiem, tak, ale nie przeszkadzał różaniec wiszący, jak się grzmocili. Nie przeszkadza im to. I tak jak powiedziałam w jednym wywiadzie, oni tego Boga gdzieś tam szukają na górze, a na dole go nie widzą. Na dole nie widzą w tych ludziach po prostu jakichś potrzebujących, przede wszystkim w tych zwierzętach, tak? Nie widzą, bo co mamy na tej prawicy, na tej ultraprawicy? Nawet symetrysta Warzecha, jeszcze wymieńmy, tak, jak ja czytam te jego posty, tak, że to jest szaleństwo, że przecież no nie róbmy ze zwierząt dzieci, tak. Tak, ale co tam się dzieje? Ani te konie padające tam nie widzą Pana Boga, nie widzą Pana Boga w tym psie czołganym po prostu na tych kartuzach, czy gdzie to tam, co poszedł do więzienia ten jeden? Tak. Do prezydenta Dudy też bym chciała powiedzieć, bo na pewno słucha, nie wierzę, że nie słucha moich wywiadów i o książce wypowiedzi, także pozdrawiam pana prezydenta, 9 lat prosiłam i wnosiłam o to, żeby zakazał łańcuchów, jak zresztą wasz przyjaciel wspaniały Orban zakazał na Węgrzech nawet łańcuchów, a psy dalej są trzymane na łańcuchach i zamarzają, także... 9 lat po prostu błagałam i prosiłam, żeby to zostało zmienione. Teraz wiem, że coś się tam dzieje w tej kwestii, że chyba poseł Litewka tam też walczy, że jakaś koalicja zwierzęca też tam, że ma to się zmienić. Natomiast no, nie zrobili nic właśnie, żeby polepszyć te prawa zwierząt. Lobby po prostu futrzarsko-rolnicze ma się świetnie, tak? Przecież... A no gdzie jest ten Bóg? No ten Bóg chyba no nie jest tylko na Jasnej Górze i na Bożym Ciele obsypywany i w złotych kielichach. Obsypywany kwiatami, tylko niech oni może też właśnie, tak jak mówię, zastanowią się nad sobą, spojrzą w lustro na swoje zakłamane gęby, za swoje po prostu, jakimi są wstrętnymi, obrzydliwymi kabotynami, a już w ogóle Jacek Kurski po prostu z, nie wiem, który on tam ma miejsce, jedynkę do Europarlamentu? Tak, no przecież to w ogóle to ja nie wiem. To z warmińsko-mazurskiego. Nie wiadomo, jak to skomentować. Tak, to jest, można się tylko śmiać, ale to będzie taka wesołkowa też. No nie, kadencja. Pani redaktor, no właśnie nie śmiać, bo nie możemy znaczy się to... śmiać. Znaczy ja to mówię śmiać w takim znaczeniu, że no jakby PiSowi nie podyktujemy tego, kogo ma sobie na jedynkę wziąć. I to jest taka wesołkowata i skazańcza, człowieka, który nie może nic poradzić. Okej, okay, no ale my jako naród, po prostu jako ci zwykli ludzie, tak, i oddolnie powinniśmy jednak postawić po prostu temu kres i zdać sobie sprawę z tego, co się dzieje, zdać sobie sprawę z tych mord po prostu obrzydliwych, parszywych i zakłamanych, załganych, co oni wyprawiają z państwem. I no faktycznie wstać się podnieść, a nie tylko odwracać się cały czas, no że tak jest, że tak wszyscy kradli, że a co zrobimy, no jakaś taka bezradność, nie? No dopóki będzie cały czas na to przyzwolenie, dopóki to po prostu nie będzie wybrzmiewało, nie tylko gdzieś tam na Twitterze, ale dopóki po prostu naprawdę to do ludzi nie dotrze, że im się udało na taką skalę skorumpować ludzi, ten sektor prywatny też korumpować z sektora publicznego, płacąc te pieniądze. Niech sobie po prostu ludzie to zdają z tego sprawę i wtedy dopiero może coś się zmieni. I tak jak mówiłam, no to wszystko tutaj musimy, tak? Musimy kończyć niestety. Bardzo dziękuję. Izabela Pek, autorka książki Noce z Dudą. Jeżeli państwo mają... Więcej w książce. Więcej w książce, tak jest. Pewnie będzie druga, no bo wiedzę ma pani bogatą na temat tego, co się w PiSie działo, więc liczę na kolejną książkę. Bardzo dziękuję. Ja się nazywam Beata Grabarczyk i życzę państwu wszystkim dobrej nocy. Dziękuję.